Witamy w progach Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. W naszym dzisiejszym programie zaprosimy Państwa na krótki spacer po bazie uczelni. Naszym przewodnikiem będzie kanclerz Grażyna Malczuk. Na początek odwiedzimy rektorat i salę senatu. Jesteśmy na terenie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, a tak naprawdę na terenie rektoratu. Jest to jakby mózg całej uczelni. Dlaczego mózg? Dlatego, że w tej sali odbywają się posiedzenia senatu. Senat liczy w tej chwili 25 osób wybranych w powszechnych wyborach na cały okres kadencji. Co jest bardzo istotne, w senacie zasiada 5 studentów, też wybranych przez samorząd studencki, a więc 25 członków, z czego 1/5 to studenci. Tutaj co miesiąc rozpatrywane są najbardziej poważne problemy uczelni. Tu tworzą się uchwały, które potem obowiązują wszystkich studentów i pracowników szkoły. Jednocześnie sala ta jest dla nas taką salą reprezentacyjną. Odbywają się tu nieduże konferencje, tu witamy naszych szacownych gości zaprzyjaźnionych uczelni, tu spotykają się także przedstawiciele wszystkich programów unijnych, wszystkie odprawy właśnie w tej konkretnie sali. Naszym kolejnym przystankiem będzie wybudowana ze środków unijnych nowoczesna biblioteka naukowa. Piękna, nowoczesna biblioteka, ale tak naprawdę nie tylko biblioteka, ale centrum informacji i centrum komputerowe. To jest budynek, który powstał z takiej bardzo starej stołówki żołnierskiej. Został przebudowany i w tej chwili mamy tutaj około 70 tysięcy zbiorów bibliotecznych, pracownię komputerową z dostępem do internetu, 25 stanowisk, ale co jest bardzo istotne tutaj, możemy połączyć się z różnymi zbiorami bibliotecznymi nie tylko w kraju, ale także i na świecie. Dzięki Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały wykupione niektóre portale informacyjne, jeżeli chodzi o wypożyczenia książek. One zostały uczelniom udostępnione, a więc jest to okno na świat. Obok pracowni jest wypożyczalnia w tym obiekcie, ale również i czytelnia, w której student może przygotować się do zajęć. Jest to budynek w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych i również wyposażony w stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, dla niedowidzących, niedosłyszących, czyli jest to takie przyjazne, ciche miejsce na uczelni, ale jako skarbnica wiedzy. Tym razem odwiedzimy jedną z wielu sal dydaktycznych. Jesteśmy w tej chwili na terenie najdłuższego budynku w Jeleniej Górze. O, tak można byłoby to określić. Jest to siedziba Wydziału Przyrodniczo-Technicznego. Wydział Przyrodniczo-Techniczny to wiele kierunków. Przede wszystkim 4 kierunki techniczne i to jest elektronika i telekomunikacja, jest to inżynieria bezpieczeństwa, zarządzanie i inżynieria produkcją i edukacja techniczno-informatyczna. To są 4 kierunki, które kończą się tytułem inżyniera. Ale to nie wszystko. Wydział Przyrodniczo-Techniczny prowadzi również studia na kierunkach pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne, fizjoterapia. No i tu muszę się pochwalić, w najbliższym czasie zostanie uruchomiony nowy kierunek, kosmetologia, a więc jak widać, wydział ten stale się rozwija. Te kierunki wymagają bardzo specjalistycznych pracowni. Jeżeli chodzi o kierunki inżynierskie, no to może obraz tego da to, że mamy w tej chwili około 120 komputerów do użytku bezpośrednio studenckiego dla grupy inżynierów. To pokazuje rozmiar. Oczywiście są to nowoczesne, ze świetnymi programami komputery, ale również jest tam pracownia mechaniczna, jest tam pracownia fizyczna, stworzona od podstaw. Jeżeli chodzi o kierunki przyrodnicze, to tutaj mamy sytuację troszeczkę odwrotną. Pewne pracownie są na terenie tego obiektu, praktycznie takie pracownie ćwiczeń fizjoterapeutycznych, a
ale gro zajęć, tak zwanych dla nas zajęć praktycznych, czego nie można mylić z praktykami, odbywa się bezpośrednio w placówkach służby zdrowia. A więc nasi studenci są tak w uzdrowisku, jak i w szpitalu wojewódzkim, jak i w szpitalu w Bolesławcu, czyli w wielu, wielu miejscach, tam w malutkich grupkach. 4-8-osobowych praktycznie prowadzą zajęcia. Tam po prostu ćwiczą procedury. Jeżeli chodzi o kierunek wychowanie fizyczne, na dzień dzisiejszy poza kampus wychodzą tylko studenci na naukę pływania do szkoły podstawowej numer 11. Ale to też niedługo się skończy. Od ubiegłego roku uczelnia prowadzi także kształcenie na kierunku dziennikarstwa. Wraz z nowym rokiem akademickim Wydział Humanistyczny wzbogaci się o nowoczesne studio radiowe. Byliśmy w jednym budynku Wydziału Przyrodniczo-Technicznego, w tej chwili jesteśmy w budynku Wydziału Humanistycznego. W tej chwili tutaj jest tworzone studio radiowe i oczywiście nawet nie dlatego, że bardzo chcieliśmy nadawać audycje dla studentów, ale dlatego, że rok temu powstał nowy kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Oczywiście on powstał jakby w miejsce filologii polskiej, natomiast no, widać, że na razie cieszy się dużym zainteresowaniem młodych ludzi. Ale Wydział Humanistyczny to nie tylko dziennikarstwo, bo trzeba przyznać, że od samego początku, w chwili utworzenia Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, kształcimy na kierunkach filologia angielska, filologia niemiecka, ale również pedagogika, która na dzień dzisiejszy ma największą liczbę studentów na całym wydziale. Faktem jest również, że pedagogika jakby zmieniła swoje oblicze, tworząc nową specjalność dostosowaną do rynku pracy, więc nauczanie początkowe i wychowanie wczesnoszkolne. W tej chwili już do nauczania studentów nowoczesnymi metodami nie wystarcza tylko i wyłącznie tablica i kreda, ale tego typu pracownie są niezbędne, tablice interaktywne, czyli wykorzystanie wszystkich najnowocześniejszych mediów. Tym razem odwiedzimy oddaną do użytku w roku 2011, także wybudowaną dzięki środkom unijnym, nowoczesną halę sportową. Studenci kierunku wychowanie fizyczne i fizjoterapia oprócz basenu nie korzystają z żadnych zewnętrznych obiektów. To jest nasze ostatnie dziecko, budowane ze środków unijnych, hala sportowa. To nie tylko to boisko, bo również na terenie tego budynku znajduje się sauna, gabinet masażu, dwa gabinety do prowadzenia zajęć ruchowych, czyli jest to taki pełen kompleks, również dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W tym budynku jest winda. Z tego obiektu na dzień dzisiejszy korzystają wszyscy studenci, ale również uczestnicy sekcji Akademickiego Związku Sportowego. Sekcji tych mamy około 12, czyli mają możliwość w godziwych warunkach ćwiczyć. Sądzimy, że za niespełna 2 lata będziemy mogli ten obiekt udostępnić wszystkim mieszkańcom. Wtedy jakby będą się tutaj mieszały pokolenia. Ale zaprosiłabym kiedyś na takie zajęcia sportowe studentów, uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mamy ich 260, a więc dużą grupę seniorów. I te zajęcia prowadzą nasi studenci. Jest to autentycznie taka pełna integracja. I na koniec zapraszamy na wizytę w uczelnianym akademiku. Studiowanie to nie tylko nauka. Studiowanie to również przyjemność i rozrywka. Ale również, żeby studiować, trzeba mieć dach nad głową. Dlatego też dla naszych studentów przygotowaliśmy ładny akademik. I znowu powiem, dostępny dla osób niepełnosprawnych. Pokoiki są dwuosobowe, z łazienkami, ale również w podziemiach tego akademika mieści się klub studenta. Do 23 września uczelnia prowadzić będzie rekrutację na studia. Więcej informacji na www.kpswjg.pl.